Werset 19. Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz na imię Pana, jesteś najwyższym ponad całym światem. Tak, o kim według Pani jest tam mowa? O Chrystusie. Dlaczego Pani tak uważa? No bo... Przecież Pani sama powiedziała, że... Ale bo... Że Bóg Najwyższy jest Ojcem Chrystusa, a nie jest samym Jezusem. Ale to dlatego tak twierdzę, że 1 Koryntian 1:4 jest napisane, że tą skałą, którą pili, to był Chrystus na pustyni. No tak, tak, bo anioł prowadził ich po pustyni, więc... Ta skała, która im towarzyszyła, to był Chrystus. Tak, to był Chrystus. Ale kto go posłał? Również jego ojciec. A to jak pani mówi o liście do Koryntian? Pani Ulu, umówmy się tak. Jest jeden Bóg Najwyższy, prawda? Tak, Bóg Stwórca, Ojciec Chrystusa. Czyli jak On jest Bogiem Najwyższym, to znaczy, że Jezus musi być niższy od Niego, prawda? Podporządkowany Mu. Bóg z Boga prawdziwego. Jaki ojciec, taki syn. No, pani Ulu, nie będziemy się tutaj... Tak... Sprawa jest taka. Według pani, ojciec jest wyższy od Jezusa, czy nie? Bo Bóg Stwórca stworzył Adama i Ewę i przeklnął ich. I dał zbawienie w synu. Czyli przeklnął Adama i Ewę, bo przeklnął, że ziemia będzie ci rodziła chwasty. A no tak, do Ewy, że będzie w bólach rodziła. No i rodzimy w bólach. To prawda, a dlaczego ją ich przeklął? No bo byli nieposłuszni w raju. Tak jest, nieposłuszni byli. I oni wiedzieli, co się stanie, jak okażą nieposłuszeństwo. Bo Bóg im wcześniej to zapowiedział, już w drugim rozdziale, w wersetach 16-17, Księgi Rodzaju można o tym przeczytać. Ale nie o tym chciałem mówić. No właśnie, ale właśnie na odkupienie tego raju, co Adam stracił, to właśnie jest Chrystus, że On odkupi ten raj zatracony, tak. Co oczywiście, Adam. Że tak. Oczywiście, że tak. Po to oddał swoje życie, żeby zapłacić okup za grzech, który ludzie dziedziczą po swoim praojcu Adamie. No i właśnie chciałam jeszcze przeczytać, że właśnie pierwsza Mojżeszowa 3:15 jest napisane: ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięty. Właśnie tak. Te proroctwo, to już Noe, Mojżesz, oni wierzyli w te proroctwo, że tu się właśnie narodził Chrystus w tym buncie. W słowie. Tak, tym potomstwem, które miało zmiażdżyć głowę węża, bo to Bóg wypowiedział te słowa do węża, czyli do szatana, miał być Chrystus. Tylko że w tym momencie, kiedy to czytamy, jeszcze o tym nie wiemy. To dopiero się wyjaśnia w dalszej części Biblii. I ja się z tym zgadzam, że tak jest, ale no, te proroctwo właśnie i już te... Aniołowie już chcieli właśnie, żeby ten Syn Boży się narodził, nie? Tam właśnie... No tak, ale... Tu chodzi o właśnie pierwsza Mojżeszowa 6. I rzekł Bóg, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem, będzie więc życie jego trwać 120 lat. No tak. Ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. No bo oni właśnie wtedy, te aniołowie, już chcieli te córki ziemskie, no nie, żeby ten Syn Boży się narodził. Nie, nie, oni tego nie chcieli, tam nie jest mowa, bo potomstwo te, które się rodziło... A dopiero Maria urodziła. Nie, no Maria to się urodziła dużo, dużo później. Natomiast te słowa zostały wypowiedziane jeszcze przed potopem. I one... No ale oni już wierzyli w te słowo, w te prorocze, że to właśnie te potomstwo, że to na Chrystusa to było. Pani Ulu, proszę pomyśleć o takiej rzeczy.
Czy Bóg stworzył aniołów w taki sposób, żeby oni mogli współżyć z ludźmi, z kobietami? No tak, wtedy jeszcze Nie. właśnie. Znaczy oni to robili, bo mieli możliwość materializowania się. No Ale to, co właśnie. oni robili, pani Ulu, to było takie samo wykroczenie, jak wykroczenie Adama i Ewy. Oni po prostu, proszę zwrócić uwagę, co jest napisane w liście Judy. To trochę dalej jest, dużo dalej jest. Jak pani odszuka list Judy. No to jest o tych wszystkich religiach, że oni są jak gwiazdy i błąkają się. Otworzę, ma pani otwarty list Judy? No znajdę list Judy. Tylko tak kojarzy mi się list Judy. List Judy tam to będzie przedostatnia księga biblijna. Przed objawieniem, czyli przed apokalipsą. Piotr, Jan, Juda, no. I szósty werset, może pani przeczytać? Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wieczystych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Na wielki dzień sądu, tak. A, na proszę, wielki, no. Proszę dobrze, uważnie popatrzeć na te wersy. Jest tam mowa o aniołach, którzy opuścili swoje mieszkanie. Czyli oni, a jeszcze wcześniej, jeszcze, z aniołów, którzy, jak tam było napisane według... Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu. Tak, czyli miejsca, w którym oni mogli przebywać. A kto im to miejsce zakreślił, ten okrąg zakreślił? Bóg, Stwórca. Bóg, tak. A oni co zrobili? Opuścili, czyli znowu wyłamali się, okazali nieposłuszeństwo Bogu i zrobili coś, do czego nie mieli prawa. I dlatego jest tam dalej napisane, że Bóg trzyma ich... No, w wieczystych pętach, w ciemnicy. Tak, w ciemnicy. Czyli Bóg odsunął ich od siebie, nie dopuszcza ich do swojej światłości. I tych aniołów, pani Ulu, a co oni zrobili? Właśnie oni opuścili swoje miejsce, czyli niebo, połączyli się z kobietami i rodziły się z tych związków nefilimowie, czyli wynaturzone potomstwo zdeprawowanych aniołów, czyli demonów. To są demony. Goliat może się narodzić. Ci aniołowie, nie, Goliat nie. Nie? Wszyscy nefilimowie wyginęli w potopie, bo to, co... co to byli tacy wysocy ludzie, tak? Tacy... Tak, to byli bardzo wysocy, silni i ze wszech miar źli ludzie. No. I dlatego w tym okresie właśnie na ziemi szerzyło się zło. Proszę zauważyć, że to właśnie z tego powodu Bóg sprowadził na ziemię potop. Zatopił wszystkich, którzy nie znaleźli się w arce. Łącznie z tymi nefilimami. No aniołowie oczywiście porzucili swoje ludzkie ciała. Od tamtej pory nie mogą się już materializować. Natomiast oni nie zginęli, oni żyją. No i teraz służą szatanowi. No, ale czyli... każdy mógł wejść do arki, nie? Że arka jednak Noe budował każdy i zapraszał. Każdy mógł wejść, bo Noe zapraszał oczywiście, ale nikt nie posłuchał. Wszyscy śmiali się nie z Noego, śmiali tak. się. Wyśmiewali się z niego, tak. Ale o czym mówimy? No, proszę teraz sobie wyprostować ten swój pogląd. Ci aniołowie nie oczekiwali na Chrystusa. Wręcz przeciwnie. Oni wypowiedzieli posłuszeństwo Bogu i zaczęli, bo jak pani siódmy werset jeszcze przeczyta, to zobaczy pani, jak to nazwano z Judy. Tak samo Sodoma i Gomora. Tak też Sodoma i Gomora, okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób... Czyli do tych aniołów, proszę zwrócić uwagę, w podobny do tych aniołów sposób... Oddały się rozpuście i przeciw... Czyli według Biblii to, co robili ci aniołowie, nazwano rozpustą. I przeciwnemu naturze
pożądaniu cudzego ciała. Tak jest. Dlaczego, Pani Ulo, dlaczego nazwano to pożądanie, które mieli aniołowie do kobiet, przeciwne naturze? Cudzego ciała. Tak, cudzego, czyli ludzkiego w tym wypadku. Ale oni pożądali wbrew swojej naturze, bo aniołowie są istotami duchowymi, więc wbrew swojej naturze pożądali kobiet, no i w tym wersecie nazwano to, że oni dopuszczali się rozpusty. To można powiedzieć, że teraz jak kobieta ku kobiecie, to też jest wbrew naturze, albo mężczyzna ku mężczyźnie. Dokładnie tak, Pani Ulu, tak to jest.